Władimir Megre. Anastazja. Księga dziewiąta. Rytuały miłości. Miłość. Istota kosmiczna. Człowiek pojawił się na drodze jakoś znienacka. Stał prawie na środku pasa jezdnego, odwrócony plecami do zbliżającego się jeepa. Od razu zacząłem hamować, żeby ostrożnie wyminąć dziwnego, siwowłosego człowieka. Kiedy pozostało mi do niego najwyżej 10 metrów, staruszek powoli odwrócił się w moim kierunku i wtedy odruchowo znów wdusiłem pedał hamulca. Przede mną na drodze stał dziadek Anastazji. Poznałem go od razu. Siwe włosy i broda w żaden sposób nie współgrały z niezwykle płomiennymi, młodymi oczyma, a taka niezgodność od razu wyróżniała staruszka spośród innych ludzi w podeszłym wieku. Także długi, szary płaszcz o nieokreślonym kroju, uszyty z jakiejś nieznanej tkaniny, był mi równie dobrze znany. Jednak nie wierzyłem własnym oczom. W jaki bowiem sposób ten starzec z syberyjskiej tajgi mógł się dostać tutaj, do centrum Rosji, na drogę prowadzącą z miasta Władimir do miasta Suzdal? Jak? Jakimi rozstawnymi końmi? Jak syberyjski pustelnik bez problemu może się zorientować w zawiłościach naszych transportowych niuansów? Przecież nie posiada on absolutnie żadnych dokumentów. Pieniądze naturalnie mógł zdobyć, sprzedając suszone grzyby i orzeszki cedrowe, podobnie jak to czyniła jego wnuczka Anastazja. Ale bez dokumentów. Oczywiście, wielu bezdomnych u nas nie ma dokumentów i milicja nie może sobie z tym poradzić. Lecz dziadek Anastazji jakoś nie bardzo przypominał bezdomnego. Ubiera się, owszem, w bardzo stare, znoszone odzienie, jednak zawsze czyste, a wygląd ma dość zadbany, twarz jasną, na policzkach lekki rumieniec. Siedziałem tak, zamarłszy bez ruchu, z rękoma na kierownicy jeepa. On sam podszedł do samochodu, a ja otworzyłem mu drzwi. Cześć, Władimirze, jedziesz do Suzdala. Podwieziesz mnie? Spytał starzec, jak gdyby nigdy nic. Oczywiście, że podwiozę, proszę wsiąść, dziadku. Jak się tu dziadek znalazł? Jak się tu dostał z tajgi? Jak się tu dostałem, to nie ma znaczenia, najważniejsze po co? Zatem, po co? Aby udać się z tobą na wycieczkę po współczesnej historii Rosji i rozproszyć twoją do mnie urazę. Tak kazała wnuczka Anastazja. Powiedziała. To ty, dziaduniu, jesteś winien tej urazie. Ot i jadę z tobą na wycieczkę. Przecież po to właśnie zmierzasz do Suzdala. Tak. Chcę zwiedzić muzeum. A uraza była rzeczywiście tyle, że już minęła. Jechaliśmy przez pewien czas w milczeniu. Przypominałem sobie, jak chłodno rozstaliśmy się z dziadkiem w tajdze. Nawet się nie pożegnaliśmy. A zdarzyła się rzecz następująca. Dziadek Anastazji i poradził mi stworzyć partię i zaproponował, żeby nazwać ją. Partia rodzinna. Tak w ogóle propozycja założenia partii opartej na ideach Anastazji i padała od dawno ze strony różnych osób. Wielu uważało, że partia jest niezbędna, aby ułatwić ludziom uzyskanie ziemi pod budowę siedzib rodowych, a w przyszłości uchronić je przed wszelakimi urzędniczymi zakusami. Żadna z istniejących partii, CEO stwierdzić należy z ogromnym żalem, tymi kwestiami się nie zajmuje. Uwzględniając fakt, że pewne siły podejmują działania przeciwne ideom Anastazji, starają się wszelkimi możliwymi sposobami zdyskredytować same idee i ludzi, którym przypadły one do serca, mnie i Anastazję. Zgłaszano propozycję założenia partii, ale bez akcentowania w jej statucie, w rozdziale cele i zadania, kwestii stworzenia pomyślnych warunków do budowy siedzib rodowych. Zresztą w ogóle zalecano nie wzmiankować o ideach Anastazji i o książkach z serii Dzwoniące Sedry Rosji. Przekonywano mnie, że w przeciwnym razie partia nie zostanie zarejestrowana. I tak oto postanowiłem poradzić się w tej sprawie dziadka Anastazji. Jak również poprosić go o radę w kwestii struktury, celów nadrzędnych i zadań partii. Pomyślałem.
Skoro on dobrze zna działalność kapłanów egipskich, którzy od zawsze stwarzali wszelkie możliwe struktury społeczne, religie, trwające nie przez jedno, a przez wiele tysiącleci, to z pewnością zna też tajniki organizacyjne, dzięki którym te struktury okazały się tak żywotne. Poza tym i on sam jest nie byle jakim kapłanem. Może nawet potężniejszym od tych, którzy obecnie rządzą światem. Jeśli tak, winien on znać zasady, na których oparta jest organizacja nawet tej struktury kapłańskiej, która okazała się bardziej żywotna niż religie. Rzeczywiście, organizacja kapłańska to struktura ponadreligijna. Istniała i istnieje obecnie, jako że kapłani przecież uczestniczyli bezpośrednio w tworzeniu niektórych religii i struktur świeckich. Wiadomo o tym z historii starożytnego Egiptu i innych krajów. A zatem dziadek Anastazji mógłby stworzyć podwaliny partii rodzinnej, czyniące z niej potężną, a być może i najpotężniejszą organizację. Szczerze pragnąłem posłuchać jego rad, dlatego też, ułowiwszy moment, kiedy, jak mi się wydawało, nie był pogrążony w swoich rozmyślaniach, zagadnąłem go. Mówił dziadek o partii. Czytelnicy też mówią o niej od dawna. Jednak niektórzy zalecają nie wzmiankować w jej statucie o Anastazji, jej ideach, książkach, ażeby rejestracja przebiegła bez przeszkód. Siwy starzec stał przede mną oparty na ojcowskiej lasce i milczał. A nie było to zwyczajne milczenie. Jednocześnie przyglądał mi się bacznie, tak jakby mnie widział po raz pierwszy. Jego spojrzenie było jakieś takie, niezbyt dobre, raczej krytyczne. I kiedy po długiej pauzie przemówił, w jego głosie dało się też wyczuć nutki lekceważenia. Rejestracja, powiadasz. O radę, znaczy się, przyszedłeś zapytać. Zdradzać czy nie zdradzać? A co ma do tego zdrada? Przyszedłem się poradzić, jak postąpić, aby rejestracja partii przebiegła bez przeszkód. Rejestracja wszakże nie jest celem samym w sobie, a i partia takim celem samym w sobie również nie jest. Bez idei, powiadasz, bez wzmianek, jakże więc czytelnicy rozpoznają, że to ich partia rodzinna, a nie partia merkantylnych zdrajców? Polecono ci stworzyć jakąś bezsensowną strukturę, bez podstawy, bez idei, bez symboli, za pomocą których przywództwo już zostało wyznaczone na wieki. A ty przyszedłeś mnie zapytać, czy nie warto pójść za tą radą? Czy nie mogłeś sam sobie poradzić z tym najprymitywniejszym podstępem? Zrozumiałem, iż znalazłem się w dość głupiej sytuacji, starając się jakoś z niej wybrnąć, zadałem następne pytanie. Ja chciałem się tak w ogóle dowiedzieć, jakie zasady, założenia przy formowaniu struktury partii, formułowaniu jej celów i zadań mógłby dziadek zaproponować. To, co nastąpiło później, wręcz wyprowadziło mnie z równowagi. Jak mi się wówczas wydawało, starzec nie tylko nie zaczął zwyczajnie odpowiadać na moje pytania, ale zaczął ze mnie wyniośle szydzić. Na początku spojrzał na mnie ze zdziwieniem, burknął coś z irytacją, odsunął się. Nawet odszedł na krok ode mnie. Po czym jednak odwrócił się i rzekł. Czyżbyś nie rozumiał, Władimirze, że wszelkie odpowiedzi na zadane przez ciebie pytania w tobie samym winny się zrodzić i w każdym, kto zdecyduje się wespół z tobą tę strukturę tworzyć? Naturalnie, ja mogę ci podpowiedzieć. A jutro kto inny da inną podpowiedź, potem trzecią, a wy nie będziecie działać, tylko śledzić podpowiedzi. Idź na prawo, potem w lewo. Przesunąwszy się naprzód, cofnięcie się znowu albo zacznięcie nagle dreptać w kółko z powodu ociężałości umysłowej, umysłowego lenistwa. I to właśnie określenie, z powodu umysłowego lenistwa, bardzo mocno mnie ubodło. Od pierwszego spotkania z Anastazją przecież już nie jeden minął rok i wiele swój umysł wysilam i za dnia, i kiedy kładę się spać. Możliwe, że zaczyna się przegrzewać z powodu nieprzerwanej, wytężonej pracy. Napisałem 8 książek, a nad tym, co w nich zawarte, sam rozmyślałem. Czasami kilkakrotnie sprawdzałem sens poszczególnych fraz. A on przecież też o tym wszystkim wie. Poczucie urazy zaczynało się rozpalać, jednak mimo wszystko, zebrawszy się w sobie, wyjaśniłem.
Tak też pewnie wszyscy myślą, zastanawiają się, powstają różne organizacje – komunistyczne, demokratyczne, liberalne. Lecz jak powiedział pewien człowiek, jakąkolwiek partię by stwarzali, wszystko jedno, w efekcie będzie to KPZR. Dobrze powiedział. Oto i twierdzę, drepczecie w kółko z lenistwa umysłowego. Ale CEO ma do tego lenistwo umysłowe. Być może to po prostu brak informacji. To znaczy, że brakuje informacji, a ty przyszedłeś do mnie ją uzyskać. A jesteś w stanie to sobie uświadomić rozleniwionym umysłem. Poczucie urazy narastało, jednak, powstrzymując irytację, odpowiedziałem. Cóż, spróbuję, wytężę mózg. Zatem słuchaj. Struktura winna przypominać wiec nowogrodzki z jego wczesnego okresu. A więcej uzmysłowicie sobie później. Ta odpowiedź mnie już wręcz rozzłościła. Starzec doskonale wiedział, że dokumentów historycznych na temat Rosji z okresu przedchrześcijańskiego nigdzie nie ma, zostały zniszczone. Tak więc o tym, jak działał wiec nowogrodzki, na dodatek w swym wczesnym okresie, nikt nigdy nam nie powie. A to oznacza, że on ze mnie kpi. I dlaczego? Cóż ja takiego uczyniłem, ażeby tak mnie potraktować? Starając się mówić głosem spokojnym, z szacunkiem dla jego wieku, rzekłem. Dziadek wybaczy, że go niepokoiłem, z pewnością jest dziadek zajęty jakąś ważną sprawą. Pójdę już. I odwróciłem się, ażeby odejść, a on w ślad za mną zawołał. A celem i zadaniem partii rodzinnej winno być stworzenie warunków dla przywrócenia energii miłości w rodzinie. Niezbędne jest przywrócenie obrzędów i świąt mogących pomóc w odszukaniu swojej drugiej połówki. Co? Odwróciłem się znów do starca. Miłość? W rodzinie? Rozumiem, że nie chce dziadek rozmawiać ze mną o sprawach ważnych. Ale kpić? Dlaczego? Ja nie kpię, Władimirze. To ty nie jesteś w stanie tego zrozumieć, dopóki sam nie nauczysz się myśleć, zastanawiać, dopóty na uświadomienie ciebie będę potrzebował lat. Jakie uświadomienie? Czy choć w przybliżeniu dziadek wie, jakie cele i zadania ujmują partie całego świata w swych statutach? Mniej więcej wiem. Zatem proszę powiedzieć, jeśli dziadek wie. No, proszę, niech dziadek powie. Zapewniają oni, że jakoby umożliwią wzrost dobrobytu wszystkim, zagwarantują ludziom więcej swobód. No właśnie. A konkretnie, rozwiną przemysł, zapewnią mieszkania, zapobiegną inflacji. Idiotyzm kompletny. Burknął starzec. Idiotyzm. Właśnie idiotyzmem będzie, jeśli ja za dziadka radą wprowadzę do statutu partii jako główne zadanie punkt. Partia będzie rozwiązywać problem, w jaki sposób każdy człowiek ma odszukać swoją drugą połówkę. A dodaj jeszcze. Partia przywróci ludowi model życia i obrzędy, będące w stanie zachować miłość w rodzinach na zawsze. Co też dziadek? Dziadek chce mnie wystawić na pośmiewisko przed ludźmi? Tymi problemami, poszukiwaniem tych wszystkich połówek zajmują się agencje matrymonialne o charakterze komercyjnym. I to nie partia powinna mieć takie cele, ale agencja matrymonialna. A miłość w rodzinach jest sprawą osobistą rodziny, a nikt nie ma prawa ingerować w sprawy rodzinne, żadna partia. To nie jest problem państwowy. A czyżby twoje państwo nie składało się właśnie z rodzin? Czyż to nie rodziny stanowią podstawę każdego państwa? Stanowią, dlatego też państwo winno podnosić dobrobyt rodzin i poszczególnych obywateli. A cóż to, zwiększając dobrobyt w kraju, przywrócicie jednocześnie miłość całemu mnóstwu rodzin? Nie wiem, jednak tak już jest, że wszystkie państwa powinny troszczyć się o dobrobyt swoich obywateli. Władimirze, zastanów się nad sensem słowa dobrobyt. Spokojnie, powoli przeniknij jego sens. Teraz wypowiem to słowo nieco inaczej – stan dobra lub błogostan. Pomyśl i zrozum. Tylko miłość jest zdolna podnieść każdego człowieka na najwyższy poziom błogostanu.
Nie pieniądze, nie pałace, a tylko uczucie, którym obdarował człowieka Stwórca, stan miłości. Miłość to istota kosmiczna. Żywa, myśląca o wysokim poziomie intelektualnym. Jest potężna i nie na próżno Bóg się nią zachwycał, a jej ogromną energię oddał człowiekowi w darze. Należy zrozumieć miłość i nie wstydzić się zajmować nią również na szczeblu państwowym. A państwo składające się z mnóstwa rodzin, w miłości rodzących dzieci i tworzących przestrzeń miłości, nie będzie cierpieć ani z powodu inflacji, ani z powodu bandytyzmu. Takie państwo nie będzie musiało walczyć z ułomnościami, gdyż one w społeczeństwie same zanikną. A wszyscy prorocy, którzy mędrkują wielce, zamilkną. Czy z braku chęci, czy z niewiedzy nie wspominali o miłości, to już nieistotne. Ale odciągali oni ludzi od spraw najważniejszych i prowadzili tam, gdzie nie ma miłości. Kapłani o tym wiedzieli i dlatego przytakiwali prorokom. Przez wieki ludzkość tworzyła obrzędy pomocne w życiu i miłości. Czy obrzędy te podpowiadał jej Stwórca, czy też mądrość ludowa wyniosła je na wyżyny, nieważne. Ale na przestrzeni wieków faktycznie tworzyły one dobry byt oraz pomagały młodym osiągnąć wieczną miłość i wieczną radość. Żaden z tych obrzędów nie charakteryzował się, tak jak teraz, okultystycznym zabobonem. Stanowił natomiast najwyższą szkołę, egzamin wszechświata. Wędruski rytuał zaślubin, pochodzący z zamierzchłej przeszłości, przekazała ci Anastazja. Przytoczyłeś go tylko w jednej książce, a godzien jest wzmiankowania w każdej. Jak dotąd, zarówno współcześni, jak i ty, nie do końca go sobie uzmysłowiliście, zrozumieliście. Popatrz. Anastazja mówiła ci też o najstarszych sposobach poszukiwania ukochanych. Lecz nie zostały one do końca przez was zrozumiane i uświadomione. Wnuczka powiedziała: widocznie stworzyłam obrazy, które były nie dość silne. Całą winę bierze na siebie, ale powiem, że winę ponosi tutaj ociężałość twojego umysłu albo waszych umysłów. Niechaj uczeni mężowie lepiej poznają obrzęd zaślubin, literka po literce, rozbiorą na czynniki pierwsze. I nie znajdą, uwierz mi, Władimirze, nie znajdą w nim ani jednego okultystycznego lub zabobonnego działania. Jest racjonalny i precyzyjny w tworzeniu miłości. Na jego tle ujrzysz absurdalność, okultyzm i zabobonność współczesnych form świętowania. Powinieneś rozumieć. Anastazja wie niepomiernie więcej, niż mówi tobie. Jej czyny, logikę jej postępowania również kapłani nie od razu pojmują. W rezultacie trwają tylko w zadziwieniu nad tym, co wnuczka stworzyła. Zapytaj ją, natchnij pytaniem. Zapytaj. Jaki rytuał mieli wędrusowie przy narodzinach dzieci? Sama o tym ci nie powie. Uważa, że mówić należy tylko o tym, co ty postrzegasz jako interesujące. Lecz ty nie wiesz, jaka największa mądrość ukryta jest w pradawnych obrzędach. Są one aktem stworzenia kosmicznych światów. Naród, który zapomniał o wiekowej mądrości swoich prarodziców, zasługuje na pogardę. Przy czym nie jest ważne, czy każdy sam zapominał, czy też pod wpływem kapłanów władających wiedzą tajemną. Zapytaj i natchnij pytaniem wnuczkę. A partię postaraj się wezwać do tworzenia miłości. A na razie mało jesteś dla mnie ciekawy. Trzeba ci długo i mozolnie tłumaczyć rzeczy najbardziej oczywiste. Wybacz staruszkowi. Idź już. O tym, co nieprzyjemne, ani myśleć, ani mówić nie powinienem, nie jest to dla mnie dobre. Starzec odwrócił się i zaczął zwolna oddalać. Zostałem w tajdze zupełnie sam, czując się jak opłany. Poczucie urazy, powstałe na samym początku mojej z nim rozmowy, nie pozwoliło mi uzmysłowić sobie tego wszystkiego, co opowiedział. Lecz później, już po powrocie do domu, często wracałem w myślach do rozmowy w tajdze, zastanawiałem się, rozmyślałem, analizowałem. Bardzo chciałem udowodnić, i raczej nie tyle dziadkowi Anastazji, ile samemu sobie, że mój umysł jednak całkiem się nie rozleniwił. Pragnąłem w sobie samym, w swoim wnętrzu to, co on powiedział, obalić lub potwierdzić.
Starzec w tajdze mówił, iż dopóki ludzie będą słuchać tylko podpowiedzi i dopóki każdy sam nie zacznie zastanawiać się nad sensem życia, społeczeństwo nie będzie w stanie wyzwolić się z całego mnóstwa kataklizmów społecznych. A człowiek nie będzie szczęśliwy. Prawdopodobnie tak właśnie jest w istocie. Mówił on jeszcze o istnieniu jakiegoś programu Boga. Cóż to takiego? Na ile życie dzisiejsze odpowiada temu programowi? Czy nasze życie zgodne jest z boskim programem? Nowy człowiek urodził się na pierwszym piętrze porodówki. Ku zdziwieniu lekarzy noworodek okazał się absolutnie zdrów. Jak sekundy umykały dni i miesiące, chłopiec poszedł do przedszkola, szkoły, na studia. Mądrzy wychowawcy, pedagodzy i profesorowie wpoili mu pewien program życia. Człowiek postanowił, najważniejsze w życiu jest posiadanie mnóstwa pieniędzy, które pozwolą mu dobrze się odżywiać, mieć mieszkanie, samochód, ubrania. Starał się zatem dużo pracować, czasami nawet na dwie zmiany. Tymczasem sekundy odmierzały lata i człowiek doszedł do emerytury. Udało mu się zarobić pieniądze na zakup dwupokojowego mieszkania i używanego samochodu. Na długo przed emeryturą zakochał się, ożenił, rozwiódł, ożenił się ponownie. Z pierwszą żoną miał dziecko, ale po rozwodzie pozostało ono z matką. Z drugą żoną miał dziecko, ale wyjechało ono daleko na północ i dzwoni do niego raz, dwa razy do roku. Sekundy odliczały lata starości. Człowiek chorował i umarł. Tak smutna jest dola większości ludzi żyjących na Ziemi. W znikomej mniejszości są ci, którym udaje się zostać znanymi artystami, politykami, prezydentami, milionerami. Życie tej kategorii ludzi uważa się za szczęśliwsze, ale to iluzja. Trosk nie mają oni wcale mniej niż pozostali i dokładnie taki sam czeka ich koniec, starość, choroby i śmierć. Czyżby taki oto los dla ludzi żyjących na Ziemi był zapisany w boskim programie? Nie. Stwórca nie mógł przesądzić dla swoich dzieci równie okrutnej i smutnej doli. To społeczność ludzka sama pod wpływem pewnych sił ignorowała boski program i wstąpiła na drogę samoudręczenia i samounicestwienia. Ktoś może wątpić w istnienie boskiego programu. Wszak nie mówią o nim naukowcy, politycy. Religie, owszem, interpretują boski zamysł, lecz zawsze poprzez pośredników i najczęściej na różne sposoby. Zgodne są tylko co do tego, iż Bóg istnieje. W istnienie najwyższej rozumnej istoty, która stworzyła widziany przez nas świat i życie na Ziemi, wierzą filozofowie oraz wielu naukowców. I nie sposób w to nie wierzyć. Nader rozumnie bowiem powiązane jest wszystko, co istnieje w naszym świecie. A skoro tak, to istota ta, najwyższy rozum, mogła tworzyć tylko z sensem, tylko to, co wieczne, dając radosną perspektywę wszystkim, a w pierwszym rzędzie dla tego umiłowanego, stworzonego na swoje podobieństwo, dla człowieka. Innymi słowy, człowiekowi zaproponowano określony model życia na Ziemi, pozwalający na poznanie siebie oraz całego wszechświata. Mógł poznawać i realizować dalej boski program, wnosić weń własne przepiękne dzieła. Bóg bowiem wymaga od Syna Człowieka współuczestnictwa w akcie tworzenia i daje radość wszystkim, którzy Go dostrzegają i obserwują. Boski program istnieje niewątpliwie, a poznać Go mogą nie tylko szczególnie wybrani ludzie, ale także każdy, kto tego pragnie. Jest on wyrażony nie za pomocą liter czy hieroglifów na zwojach papirusu, lecz za pomocą właściwych jedynie Bogu samemu żywych znaków stworzonej przezeń przyrody. Rozum i intelekt ludzi okresu starowedruskiego pozwalał jeszcze na czytanie tej wielkiej boskiej księgi. Współcześni z miliardów tych znaków, liter, znają już tylko niektóre. Zatem będziemy musieli od nowa zacząć uczyć się boskiego alfabetu. Książka, którą teraz piszę, nie jest poświęcona tematyce religijnej. Nie stanowi też próby podjęcia rozważań filozoficznych. Książka ta jest wezwaniem do studiowania, do poznawania boskiego programu. A ja nie zamierzam nikogo uczyć ani prawić kazań. Pragnę tylko zaznajomić moich czytelników z wiedzą o kulturze naszych prarodziców za pośrednictwem obrzędów obliczonych przez wołchów.
mających na celu utrzymanie miłości w rodzinach. Chciałbym też wezwać wszystkich do zweryfikowania bądź potwierdzenia poczynionych wniosków. Do opublikowania niniejszych materiałów skłoniły mnie wypowiedzi i wnioski, konkluzje pustelników Stajgi, a w pierwszym rzędzie Anastazji. Publikacja ta niezbędna jest po to, ażeby odczuć te informacje, doświadczyć jej na poziomie własnych uczuć, emocji i wspólnymi siłami zacząć działać zgodnie z logiką życia. Z nadzieją, iż nasze pokolenie zacznie się zastanawiać i przyspieszy budowę nowej cywilizacji dla siebie i swoich dzieci. Anastazja przedstawiła koncepcję, być może tylko pierwszy punkt programu rozwoju ludzkości, sprowadzający się do następującej tezy. Społeczność ludzka winna przestudiować, poznać boski program, wykorzystując materiał przedstawiony przez Boga i przekształcić całą planetę w przepiękną rajską oazę. Stworzyć harmonijną, zrównoważoną społeczność wszelkich żywych istot. Po osiągnięciu takiego poziomu życia, w człowieku ujawnią się zdolności do współtworzenia życia na innych planetach i w obrębie innych galaktyk. Mając na względzie potęgę tej koncepcji i globalny jej wymiar, Anastazja na początek zaleciła budowanie siedzib rodowych. Zacznijmy i my nasze studiowanie od znanych wszystkim problemów. Dlaczego miłość przychodzi i odchodzi? Och, jak wiele temu uczuciu poświęcono wierszy, traktatów filozoficznych. Trudno znaleźć w literaturze utwór, który w większym czy mniejszym stopniu nie poruszałby tego tematu. Prawie wszystkie religie mówią o miłości. Uważa się, że to Bóg podarował człowiekowi owo wielkie uczucie. Jednak nasza rzeczywistość współczesnej formy ludzkiego istnienia ukazuje uczucie miłości wręcz jako zło. Spójrzmy prawdzie w oczy. Statystyki potwierdzają, około 70% rodzin się rozpada. Rozpad poprzedzają lata pełnego absurdów życia dwóch byłych zakochanych. Czasami życie upływa na wzajemnych oskarżeniach, skandalach, nawet rękoczynach. Pierwotnie piękne, natchnione, pełne zachwytu uczucie odchodzi, a w zamian lata złości, oskarżeń, nienawiści i w następstwie nieszczęśliwe dzieci. Tak smutny jest rezultat dzisiejszej miłości. Czyż można taki rezultat uznać za dar Boga? Absolutnie nie. Lecz być może to my sami oddalamy się stopniowo od pewnego modelu życia właściwego człowiekowi, dlatego odchodzi miłość, tym samym dając nam znak. Ja nie mogę żyć w takich warunkach. Wasz sposób życia mnie zabija. Wy sami też umieracie. Wracając myślami do rozmowy w Tajdze, przypominałem sobie, w jak niezwykły sposób o miłości mówił siwy pustelnik. Miłość to najpotężniejsza energia kosmiczna. Nie jest bezmyślna. Posiada ona myśli i własne uczucia. Miłość to istota żywa, samowystarczalna, żywa osoba. Z woli Boga została posłana na Ziemię i gotowa jest obdarowywać swoją wielką energią każdego człowieka żyjącego na Ziemi i uczynić jego życie w miłości wiecznym. Przychodzi do każdego, starając się językiem uczuć opowiedzieć o boskim programie, a jeżeli człowiek jej nie pójmie, zmuszona jest odejść nie z własnej woli, ale z woli człowieka. Miłość. Uczucie to tajemnicze. I chociaż każdy człowiek kiedykolwiek żyjący na Ziemi doznał go, to jednak wciąż pozostaje niezbadane. Z jednej strony temat miłości poruszany jest w literaturze i innych gatunkach sztuki. Z drugiej strony wszelka zawarta w nich informacja tylko konstatuje istnienie takiego zjawiska, jakim jest miłość, a w najlepszym przypadku opisuje jego zewnętrzne przejawy i warianty zachowań różnych ludzi pod wpływem zrodzonego w nich uczucia. Zatem czyż rzeczywiście konieczne jest zbadanie tego znanego wszystkim uczucia? Niezwykła informacja uzyskana w syberyjskiej Tajdze potwierdza konieczność badań tego zagadnienia. Niezbędne jest, aby nauczyć się rozumieć miłość. Myślę, iż jedną z najwłaściwszych odpowiedzi na pytanie, dlaczego miłość odchodzi, będzie proste stwierdzenie: odchodzi, bo nie znajduje zrozumienia. A w przeszłości ludzie ją rozumieli. Pomyślcie sami. Ponad 10 tysięcy lat temu wędrusowie posiadali wiedzę, dzięki której dokonywali działań wzmacniających miłość,
a ponadto czyniących ją wieczną. Jednym z takich działań jest starowedruski obrzęd zaślubin. Po jego opublikowaniu w jednej z moich książek wielu naukowców zaczęło skłaniać się ku tezom, iż rytuał ten jest w stanie przetransformować pierwotne uczucie w uczucie wieczne. Porównując go z obrzędami różnych narodów przeszłości i współczesności, coraz bardziej utwierdzałem się w przekonaniu. Starowedruski obrzęd zaślubin stanowi racjonalne działanie, przemyślane przez mądrość ludową, będące w stanie i dziś pomóc wielu parom osiągnąć miłość wieczną. Jednakże o wszystkim, ale po kolei. A zacznijmy od rzeczy najważniejszej. Czy trzeba szukać swojej drugiej połówki? Moja druga połówka. Takie wyrażenie funkcjonuje wśród ludzi. Spróbujmy określić, co to właściwie jest. Wiele osób, jak sądzę, może przychylić się do następującego określenia. Jest to człowiek, mężczyzna albo kobieta, bliska dusza, o zbliżonych poglądach na życie, przyjemny, pociągający, również i wyglądem, zdolny tchnąć w nas miłość. Czy należy szukać swojej połówki, czy też z woli przeznaczenia ona sama winna się znaleźć? Wielowiekowe doświadczenie ludzkości pokazuje, że jest to niezbędne. Świadczą o tym rozliczne legiony, w których dobrzy młodzieńcy udają się w daleką podróż w poszukiwaniu swoich oblubienic. Istnieją pradawne obrzędy pozwalające określić, czy wybór jest właściwy. Czy nie od diabła pochodzi twoja połówka? Niektóre z nich przytaczałem w poprzednich książkach. Mówiąc o obrzędach, nie zagłębiałem się w opisy znanych działań, przytaczałem tylko te nigdzie wcześniej nieopisywane. W niniejszej książce najważniejszy obrzęd, zaślubiny i jednocześnie obrzęd weryfikacji prawidłowości dokonanego wyboru, powtórzę w innym kontekście. Koniecznie przedstaw te cudotwórcze obrzędy od razu, pomyśli część spośród czytelników, po co nam twoje rozważania? A właśnie te rozważania są potrzebne. Potrzebne jest uwzględnienie dzisiejszej rzeczywistości, analiza, inaczej nie sposób pojąć ogromnego sensu ludowej mądrości. Wszystko w świecie jest względne, dlatego też niezbędne są porównania, punkty odniesienia. Spójrzmy zatem, w jaki sposób sytuacje życiowe współczesnego świata mogą sprzyjać takiemu spotkaniu, a jakie mu przeszkadzać. To dziwne, lecz właśnie w nam współczesnych czasach, jakby się wydawało, w czasach informacji, sytuacji sprzyjających spotkaniu się dwóch połówek nadarza się coraz mniej. Mieszkający w wielkich, gęsto zasiedlonych, milionowych miastach ludzie dosłownie odgrodzeni są od siebie niewidzialnymi przegrodami. Człowiek mieszkający w nowoczesnym mieszkaniu wielopiętrowego budynku najczęściej nie zna nawet sąsiadów z klatki schodowej. Jadący środkami miejskiej komunikacji, nawet stojący i ciasno przylegający do siebie pasażerowie pogrążeni są we własnych problemach. Idący ulicą przechodnie również nie są zainteresowani sobą nawzajem. W Ameryce na przykład nie wolno badawczo przyglądać się kobiecie, ponieważ może to być traktowane jako molestowanie seksualne. Tak więc, czy to siedząc w mieszkaniu, czy będąc w drodze do szkoły, na uczelnię, do pracy, znalezienie swojej drugiej połówki jest praktycznie niemożliwe. Załóżmy, że wasza praca umożliwia nawiązywanie wielu kontaktów. Załóżmy, iż siedzicie przy kasie w ogromnym supermarkecie. Jednak żaden z przechodzących obok kupujących nie proponuje wam zawarcia znajomości, a raczej jesteście przez nich oceniani w kategoriach elementu uzupełniającego kasę. Wyższa uczelnia, uniwersytet, skupisko wielkiej liczby młodych ludzi, chociaż stwarza możliwość nawiązywania wzajemnych kontaktów, powstawania par, nie stanowi powszechnego miejsca wyboru, ponieważ funkcja tych instytucji jest przecież całkowicie odmienna. Obecnie najczęściej za miejsca dla zawierania znajomości uznaje się puby, bary, restauracje, dyskoteki, kurorty. Lecz z takich znajomości, nawet zakończonych związkiem małżeńskim, szczęśliwe życie w miłości i zgodzie z reguły nie powstaje. Takie małżeństwa rozpadają się w 90% według statystyk. Przyczyna takiego stanu rzeczy kryje się w fałszywym, nieprawdziwym wyobrażeniu. A cóż to takiego? Oto przykład.